społecznej zabawy moich kobiet. Może zanim przejdziemy do programu artystycznego, to takie małe żarcie. Policja przesłuchuje chłopa. Niech mi pan powie, czemu nie ratował pan swojej baby, jak się topiła? A skądże miał wiedzieć, że się topi? Przeca rycała jak zawsze. Najpierw na scenie użyjemy naszych Milusińskich. Jula, chodź. Opowiedzą nam o małogoreckim roku kabaretowym. Powitajmy ich wielkimi brawami. Witamy was wszystkich, a wy nas, na nasz spektakl nadszedł czas. Dziś o bokach wam czoła opowiemy i o tym, jak tu razem żyjemy. W naszej wiosce tradycji mamy wiele, o wszystkich opowiadamy. Drodzy przyjaciele, rok nas zaczął się wspaniale, a zakończy również doskonale. W styczniu w kościele Nogat już gościmy i chętnie na jej koncert przychodzimy. Po koncercie czas na koło z kafej, a jak ktoś woli, to może być tym. Zabawa choinkowa to ważny element woreckiego życia. Nie mamy nic do ukrycia. Wszystko w występach pokazane, tak było, tak jest i niech tak zostanie. Ma tu kobietki mają święta, więc przygotowania powzięto. Cały tłuszcz i wino mają i się potem uśmiechają. W te dwie niedziele przed świętami przychodzi czas na kajk. Wtedy wszyscy się spotkamy i kwiaty sklejone. Święta wielkanocne, kawalery mają spacery nocne, miesiąc przed świętami jajca dmuchają, potem je na sznurek nawlekają i konstrukcje składają. Brama przez cały rok wisi ładnie i żadne jajco nam na łeb nie spadnie. Następne święta będzie nowa, piękna, pachnąco i kolorowo. W sercu, jak wiemy, Boże ciało, każde kwiatki z wyrocznią.
bo one są potrzebne na procesję, także nasza obsesja. Asia kozaj pięknie z mamą ołtarz stroi, następnie ołtarz na mógłbym stoi. Panie Anna i Lidka Chęcińska obrusy wyglowały, a w tym czasie pani Irma i Barbara świeczki zapalały. Najfajniejsza wioska na świecie, drugiej takiej nie znajdziecie.